Siemanko, witam na kanale Kolekcjonujmy Horroru. Dzisiaj zobaczymy figurkę z firmy NECA, a jakby inaczej, a będzie to Freddy Krueger Ultimate. Jest to figurka z drugiej części filmu Koszmar z ulicy Wiązów i mamy tutaj Freddy'ego Kruegera i w zestawie również mamy takie dwa człekopodobne psy, które mogliśmy zobaczyć w tej drugiej części filmu Koszmar z ulicy Wiązów. Ogólnie ten zestaw, to całe pudełko jest troszkę szersze, także na pewno znajdziemy tam dużo fajnych rzeczy, a więc bez zbędnego gadania zapraszam do obejrzenia figurki kolekcjonerskiej Freddy'ego Kruegera z drugiej części filmu. Jak już wspomniałem, pudełko jest trochę szersze niż zwykle, a na okładce mamy tulącą się parę. I widzimy, że coś jest nie tak, bo facet ma całkiem inne odbicie w lusterku. Na boku okładki mamy logo filmowe, jest też ciekawa grafika z ugniezionym autobusem szkolnym. No i z tyłu mamy tył tego autobusu, a w oknach są zdjęcia dzisiejszego zestawu. Oczywiście mamy tutaj też klapkę zapinaną na rzep. Po lewej stronie jak zawsze mega fota figurki, a po prawej stronie za okienkiem nasz cały zestaw. Wieszak jest przeźroczysty. Kiedyś myślałem, że tylko podróby mogą mieć takie przeźroczyste wieszaczki, ale jednak zdarza się, że oryginały też takie mogą mieć. Ten zestaw jest zakupiony w sklepie świętej pamięci Alien Grows. Tak wygląda tło dla tej figurki. Jest to po prostu basen przed domem. No i jest nasza figurka, 18-centymetrowy Freddy Krueger, oczywiście w pełni ruchomy i bardzo dokładnie i realistycznie wykonany. Właśnie w tym zestawie najbardziej podoba mi się, albo raczej podobają mi się główki, które tutaj mamy. Są naprawdę świetne, wyglądają super realistycznie i mają bardzo ciekawe miny, no jest mega. Miny są takie niezadowolone, Freddy ma takie ciemne usta, ładnie ta poparzona skóra jest pomalowana i wygląda bardzo ładnie z przodu, jak i z tyłu. Oczywiście w zestawie mamy również kapelusz dla tego pana, no i teraz już wygląda elegancko z tą czapeczką. Możecie też zauważyć, że kolor jego sweterka w paski jest ciemniejszy niż w innych wersjach z Freddy. Z tyłu sweterek też ładnie naturalnie jest zagnieciony i możemy też znaleźć dziureczkę na plecach. Prawdopodobnie na stojaczek, ale pewny nie jestem. No i wiadomo, możemy poruszać jego rękoma w barkach, łokciach i obracać jego dłońmi. Możemy również obracać jego w pasie. Spodnie są zwykłe, bez żadnych szczegółów, ale również podoba mi się to, jak one są zagniecione, że to jest tak naturalnie wykonane. No i widać, że są szerokie. Freddy miał takie właśnie szerokie te spodnie. I tak samo możemy poruszać nogami na boki, poruszać do przodu i do tyłu, zginają mu się również kolana. Tak prezentuje się jego prawa ręka, z tą jego rękawicą ze szponami i jest to bardzo profesjonalnie wykonane i pomalowane. A tak to wygląda po wewnętrznej stronie. Dłoń bez rękawicy również super realistycznie wykonana. Freddy ma ubrane takie brązowe buciki, również na nich znajdziemy detale, jak zwykle klasa. A na podeszwie mamy wybite logo NECA i dziurki na podstawkę. W zestawie znajdziemy dwie wymienne głowy, a to jedna z nich. Usta już nie są takie ciemne, mina nadal groźna i oczywiście również świetnie wykonana. Główka trzyma się na takim kikucie, jakby ktoś chciał wiedzieć, więc nałóżmy na niego tą wymienną główkę. No i co? Która główka lepsza? Obydwie są super, ale według mnie ta wcześniejsza wygląda lepiej, bardziej przerażająco. A to druga główka wymienna, jest to krzyczący Freddy. Tutaj mamy również też taką różnicę, że jego czaszka z jednej strony jest otwarta i możemy ujrzeć mózg naszego zwyrola. Podoba mi się też, z jaką dokładnością wykonali zęby i język, no jest klasa, jest. Jeszcze pokażę wam, jak wygląda ta główka w kapelusiku. W zestawie dla figurki otrzymujemy taki oto płomień. Jest to dość duże i możemy to umieścić na plecach Freddy'ego. Trzyma się to na magnes. O, zobaczcie. Z tym płomieniem na plecach figurka wygląda dużo ciekawiej. W zestawie mamy dwa dziwne psy, a to jeden z nich. Psy są czarne, krótka sierść, więc może jakiś Amstaff. Kurczę, nie wiem. No ale ładnie to wygląda i ciekawie z tą ludzką główką i tą grubą obrożą. Ta jego morda wygląda naprawdę ohydnie, pies z twarzą i to jeszcze taka pryszczata jakaś. A no i te główki są ruchome, możemy poruszać nimi na boki. No i przed państwem drugi brzydal, już sam nie wiem, która buźka jest brzydsza, no ale wykonanie zajebiste. Ten też ma grubą obrożę, ale trochę inną ze srebrnymi wstawkami i oboje mają przycięte ogonki. Ostatnia rzecz w zestawie to wymienna dłoń. Nie jest to rękawica, a szpony te wystają po prostu z jego palców. Fajny dodatek, ale myślę, że mało osób postawi sobie figurkę z tą dłonią w swojej gablotce.
No i jak Wam podoba się ten zestaw? Bo jak dla mnie, jeżeli chodzi o Ultimate, to jest to numer jeden, ponieważ ten Freddy Krueger wygląda naprawdę bardzo kozacko. Fajnie też, że mamy te psy, te człowiekopodobne psy, no i ogólnie rękawice, no wszystko. Ogólnie mi się bardzo, bardzo podoba. Jest to numer jeden Freddy Krueger Ultimate, jak dla mnie. Dajcie znać w komentarzach, czy ten zestaw też Wam się bardzo podoba. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych figurek kolekcjonerskich. Ja się z Wami żegnam. Na razie i cześć.